Greetings and salutation, my name is Miras, and I welcome you in the third episode of 6 Feet of Freedom. In this show we talk about the news and legends of United States punk. We also talk about the Polish bands that live and play music in the USA. But before that happens, nie, ja tak nie będę prowadzić z audycji. Siema, nazywam się Miras i witam w kolejnym, trzecim już odcinku 6 Wolności. W tym Showgat widzimy o nowinkach i legendach amerykańskiego punka. Rozmawiamy też ze zespołami polonijnymi, o tym jak to jest właśnie być Polakiem i mieć własną polską kapelę i grać muzykę w USA. A już w tym odcinku pogadamy właśnie z Marcinem Wilczkiem, frontmanem metalowej kapeli Prime Prophecy z Brooklynu w Nowym Jorku. Ale zanim pogadamy z Marcinem, będziemy kontynuować nasz temat o żywności amerykańskiej, a w szczególności będziemy gadać o ikonicznych hamburgerach. Tych mniejszych, większych i tych, co są większe od twojej nogi albo twarzy. No dobra, na początek będzie taka mała kapela z Ponomy w stanie Kalifornia. Może kiedyś o nich słyszeliście. Kapela Total Chaos z kawałkiem Total Massacre. Zapraszam. Totalna masakra zespołu Totalny Chaos, czyli Total Massacre z kawałkiem Total Chaos. Kolejna klasyka amerykańskiego punka. A, tak na drugi temat. A nie wiem, czy śledzicie amerykański sport?
bo wiem, że w Ameryce nie śledzą światowego sportu, ale właśnie zaczął nowy sezon NFL, czyli amerykański futbol pełną parą. I szczerze powiem, że odkąd żyję w USA, nigdy nie rozumiałem zasad tej gry. Mimo tego, iż dużo ludzi próbowało mi ją tłumaczyć. Rozumiem i szanuję tradycję, jaką ze sobą niesie ten sport, bo grają to cały czas na specjalne okazje, święta, święto dziękczynienia i tym podobne. Ale szczerze powiem, z moich obserwacji, w tej grze jest więcej stania i patrzenia się na siebie, niż aktualnej akcji. A w międzyczasie lecą reklamy, za które korporacje płacą miliony. I szczerze powiem, że często tak jest, że te właśnie reklamy są o wiele śmieszniejsze, ciekawsze i w ogóle fajniejsze niż sama gra. No, ale może o takich rzeczach pogadamy później. Właśnie te amerykańskie sporty to też taki fajny temat na audycję. No dobra, jedziemy dalej. Jeszcze pogramy trochę muzyki. Jedziemy dalej z napisaną kapelą Darklands. Kapela Darklands z kawałkiem The Hill I Choose to Die. No dobra, to pogadamy o hamburgerach. Tak, hamburgery, jak się domyślacie, w USA są wszędzie. Od takich małych stoisk z hamburgerami w Nowym Jorku, przez wszystkie fast foody, do małych takich restauracji w mieście i oczywiście do nawet 5-gwiazdowych restauracji. Kilka razy byłem na krucjacie, żeby spróbować najdziwniejszych hamburgerów, jakie się da. Ale okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż w USA jest modą, by produkować jak najbardziej wypasione hamburgery. Wierzcie mi, że w telewizji widziałem takie hamburgery, które robi się tylko na zamówienie i nie zdziwiłbym się, gdyby na jego produkcję poszła jedna cała krowa.
ale dziś opowiem wam o hamburgerach, które ja sam jadłem lub próbowałem zjeść. Ale zanim do tego dojdziemy, uważajcie, bo nadjeżdża policja, czyli Dead Kennedys z Police Truck. Dead Kennedys z Police Truck, jeden z moich ulubionych kawałków. Mały, fajny fakt, piosenka ta otwierała pierwszego Tonego Hawka na PlayStation 1. Wiem, że chcieliście, żebym zrobił odcinek o historii Dead Kennedys i tak sądzę, że wkrótce to nadejdzie. Ale wracając do tematów hamburgerów. Tu po pierwsze walę prosto z mostu. Jeśli nie lubicie hamburgerów z McDonalda w Polsce lub ogólnie w Europie, to dobrze, nie jedzcie tego świństwa, niedobre jest. Ale powiem wam, że McDonald's w USA jest o wiele gorszy. Wiem, próbowałem i naprawdę nie polecam. No a dobra, opowiem wam dziś o trzech miejscówkach, w których miałem okazję być i zmierzyć się z rozmiarem mojego żołądku. Pierwsza miejscówka już niestety nie istnieje, ale może to i dobrze. W mieście Salem, w stanie Massachusetts, czyli tam, gdzie palili wiedźmy, kiedyś była taka mała restauracja. New England Sammy Co. Czyli nowoangielska kompania kanapek. Chyba tak. No, fakt, że miała stoliki, nie znaczył, że ktokolwiek tam by usiadł. Sam się tam bałem i zawsze brałem rzeczy na wynos. Lecz z lotu tej miejscówki oczywiście były obleśne kanapki. I wierzcie mi, wiele innych było. Ale królem menu z New England Sammy Co. była kanapka, znaczy niby hamburger, po imieniu Loch Ness Monster. Bo w Massachusetts jest akcent, to zamiast monster jest monster. Posłuchajcie, z czego się składa. Był to 1,5-funtowy kotlet z pomidorem, sałatą, frytkami, serem i co tam jeszcze chciało się. Czyli możecie sobie dołożyć jakieś ekstra pojary. Ale gwoździem tego burgera była bułka, a raczej jej brak. Gdyż zamiast bułki, hamburger ten miał dwie małe pizze pepperoni.
Jedno na górze, a jedno na dole. Mniam. Dwa razy próbowałem skończyć tego potwora za jednym podejściem, a za każdym razem miałem resztki na później. Niestety, New England Samico już nie istnieje, ale legenda Loch Ness Monster nadal żyje gdzieś w moim jelicie. Naprawdę pamiętam, jak to zamówiłem po raz pierwszy, to mieliśmy na dostawę i to przyszło w takiej wielkiej papierowej torebce. I mimo to, że hamburger był zawinięty w złotko, w sreberko, to ta torebka i tak kipała. Jejku, to było takie obleśne, ale jadłem to ile się dało. Takie złe, że aż dobre. Czy bym to spróbował jeszcze raz? Może. W końcu trochę urosłem, jestem większy. Mam w końcu 6 stóp. Ale nie wiem, może bym kiedyś skończył. No dobra, burger jeden z drogi. To czas na następny kawałek. Tym razem kapela Crescent Ridge z kawałkiem Wrong Number. Kapela Crescent Ridge z kawałkiem Wrong Number. Też chłopaki lokalnie z Massachusetts. No. A dobra, lecimy dalej z pysznymi hamburgerami. Dobra, zostajemy właśnie w Salem, bo to są moje okolice. Chociaż lokal, o którym teraz pogadam, ma kilka lokacji. Mowa o Boston Burger Company. Sieć całkiem znana z niezwykłych burgerów, które czasami miały wzmianki w programach kulinarnych takich jak Food Network. Lokacja tam ma masę wielkich i naprawdę niesamowitych burgerów w swoim menu. Każda z nich jest super w swoim własnym stylu. Każdego da się zjeść, ale wierzcie mi, jeden burger wam wystarczy. Większość z nich jest w miarę normalna na amerykańskie standardy. Każdy ma jaką ilość bekonu, sera, a niektóre mają trochę więcej. Powiem wam o moim ulubionym. I nazywa się 420. Ciekawa nazwa. Świetnie zaprojektowany właśnie dla tych, którzy po spożyciu legalnej w Massachusetts marihuany są głodni. Czy tak mają munchies.
W skład burgera wchodzą mozzarella sticks, czyli dwa kawałki sera mozzarella w panierce. Smażony pierścienie cebuli, też bardzo fajne. Smażone kulki z makaronu i serem. Frytki na i w burgerze. Smażone jajko, kawałek sera, a wszystko polane złocistym sosem barbecue. Naprawdę świetny burger i szczerze nachodzi mnie chęć, żeby go właśnie zamówić, jak tylko o nim gadam. Kurczę, no na grafice tego odcinku, jeżeli zobaczycie go na twojej YouTubie albo Facebooku, zobaczycie właśnie zdjęcie koło mojej twarzy tego burgera. Naprawdę ślina mi leci. Dobra, ale lecimy znowu z muzą, bo to jest właśnie program o muzyce. Tym razem kapela z Brunswick w stanie New Jersey. Kiedyś tam właśnie daleko mieszkałem, w miasteczku Lawrenceville, jakieś 20 minut drogi. Kapela ska pod nazwą Streetlight Manifesto. Kawałek Kiss Be Nights. Kawałek zespołu Streetlight Manifesto pod tytułem Kiss Be Nights. Bardzo świetna kapela, którą miałem okazję zobaczyć kilka razy, myślałem, że kilkanaście już zaraz będzie, ale nie, kilka razy, sporo ich widziałem w wielu miejscach, naprawdę zawsze jest świetny show. Dobra, ale lecimy dalej i gawędzimy o hamburgerach. Muszę powiedzieć, że takich burgerów często nie jem. Raz na jakiś czas, specjalne okazje, jak jakiś wypad na miasto albo rodziny kumpla. Ale niestety jest dużo takich Amerykanów, którzy takie danie jedzą codziennie. Nie, nie zmyślam tego. Po prostu jest takim ludziom dużo lepiej, wygodniej zamówić i zeżreć takiego burgera, niż przygotować sobie jakiś trochę zdrowszy posiłek. No już te tematy
otyłości nie będę tak dużo wchodził, ale bo skupmy się na takich trochę bardziej pozytywach. No dobra, to na koniec podzielę się burgerem, który ma własną kategorię. Mowa jest o challenge burgerach, czyli takich burgerach, które nie masz być w stanie zjeść. I tak jest ich też masa, gdyż wiele takich jest miejsc, które się specjalizują właśnie w zrobieniu takich wypośrednionych burgerów. Dziś opowiem Wam o burgerze z Eagles Deli w właśnie dzielnicy Bostonu Brighton. Mam nadzieję, że siedzicie, bo poczujecie się ciężko, kiedy powiem Wam, co wchodzi w skład ich challenge burgera. Tak zwane The Eagles Deli Challenge Burger składa się z 5 funtów, czyli prawie 2,5 kg mięcha, 20 kawałków sera, 20 pasków bekonu, czyli no boczku, 5 funtów, czyli tak samo jak mięcha, prawie 2,5 kg frytek i 1 zwyczajny ogórek. Gotowi? To super, macie tylko godzinę, żeby to wpieprzyć. W nagrodę za skończenie tego dania, jeżeli skończycie w godzinę, nie płacicie za nie. Dostajecie koszulkę, że skończyliście tego burgera i jeden bon na $100. W koledżu się wybraliśmy kiedyś z kumplami do Eagles Deli i zamówiliśmy właśnie challenge burgera, ale się nie podzieliliśmy. Powiedzieliśmy, że żaden z nas nie będzie w stanie tego skończyć na własną rękę. I wiemy, że to był burger, którego da się tylko pokonać w drużynie. Ale dobra. To wierzcie mi, burgerów w Ameryce jest wiele. Dużo fajnych, trochę mniej fajnych, ale tak czy jak jest świetnie. Jest i tutaj masa. Jeśli nie wierzycie, to obczajcie sobie właśnie na YouTubie, albo wpiszcie sobie w Google, bo jest właśnie dużo takich właśnie wideów, gdzie ludzie nagrywają, jak właśnie podchodzą i próbują zjeść takie wielkie bajery. A czasami są takie właśnie wideo, które ludzie, którzy to jedzą i wchłaniają te burgery takie wielkie, jak gdyby nigdy nic. Nie wiem, jak oni to robią, ale no niby możliwe. Jak ktoś właśnie planuje odwiedzić USA, to zapraszam właśnie do Massachusetts. Będzie mi bardzo miło Was oprowadzić i zaprowadzić do miejsc, gdzie możecie takie właśnie burgery zamówić i się nażrzeć, przytyć jakieś 20 kg w 2 minuty. No, ale to by było tyle o burgerach. Lecimy z muzą. Tym razem kapela Oh Humanity z kawałkiem pod tym samym tytułem. Bardzo fajna kapela. O, ludzkość! Z tym samym kawałkiem. O, ludzkość!
czyli Och the Humanity, z kawałkiem Och the Humanity. Bardzo fajna kapela z Allison z Massachusetts. Wydali na Bandcampie, możecie sobie kupić bardzo fajny winyl za jedyne $17. To jest naprawdę całkiem tanio. Albo album digital za 9, albo więcej. No dobra. Teraz zapraszam na gwóźdź programu. Jest mi bardzo miło zapowiedzieć dość znaną kapelę z Nowego Jorku. Kapela grająca metal już od kilku dobrych lat. Mają na koncie już 2 albumy, z czego trzeci już się gotuje. Ale o tym i innym pogadamy z frontmanem zespołu Prime Prophecy, Marcinem Wilczkiem. Na początek ich kawałek pod tytułem Sign z albumu Dark Side of Heaven.
Prime Prophecy i utwór Sign z albumu Dark Side of Heaven. Kapela z Brooklynu, dzielnicy miasta, które nigdy nie śpi, Nowy Jork. Jest z nami wokalista i frontman Prime Prophecy, Marcin Wilczek. Witam na antenie Radia Underground, jak się czujesz? Witam, witam, czuję się świetnie, jest mi bardzo, bardzo niezmiernie przyjemnie być z wami, także dobry wieczór. Jeszcze raz wielkie dzięki, że z nami tu jesteś i pozwól, że się trochę przedstawię i przedstawię ciebie i Prime Prophecy. I jeżeli w czymś się mylę, to proszę popraw mnie. To tak, jesteście zespołem polonijnym, sam was kilka razy widziałem, pierwszy raz miałem przyjemność was zobaczyć, gdy otwieraliście dla Dezertera w klubie Europa w 2009 roku, już kopę lat, ale też otwieraliście dla Kazika i Kultu, a Lady Punka i chyba jeszcze masę innych wielkich polskich kapel, które odwiedzili USA. No kilka było. Chyba, czy otwieraliście dla Bajmu? Na Bajmu otwieraliśmy z inną kapelą, w której też gram, i otwieraliśmy też dla Heja, dla wielu, praktycznie to była plejada wszystkich polskich, że tak powiem, kapel rockowych, nie tylko. Okej, czyli macie się czym pochwalić. A wiem, że gracie też na wielu scenach, bo oczywiście gracie w Nowym Jorku, ale też oczywiście odwiedzacie takie stany jak New Jersey, Pensylwania, Connecticut chyba byliście. No oczywiście Prime Prophecy zawitało do Chicago, który z tego co ludzie wiedzą... Kilka razy, a z tego co ludzie wiedzą, albo nie wiedzą, Chicago kiedyś było drugim największym polskim miastem, zaraz po Warszawie. No też trzeba wam ostro pogratulować, gdyż w 2010 dotarliście do finału festiwalu Emerganza. Tak, jak najbardziej. Jednego z największych festiwali kapel niezależnych. Yep. Do tego wydaliście dwa albumy, z czego trzeci się chyba już gotuje. Trzeci już jest gotowy, tylko czekamy na odpowiedni moment. To będziemy też o tym gadać. Więc ogólnie naprawdę macie się czym chwalić. Ale jesteś tu z nami, więc zacznijmy od początku, zacznijmy od tobie. Więc jesteśmy w Ameryce i powiedz nam o sobie. Kim jesteś na co dzień? Jak się znalazłeś w USA? I w ogóle, co zaraziło cię muzyką? Okej, jak się znalazłem w USA? Po średniej szkole, że tak powiem, zdecydowałem się tutaj, brat mi tu mieszkał już 10 lat, więc zaprosił mnie tutaj, że może bym tutaj poszedł na studia, może bym tutaj moje życie było. No i przyjechałem tak na, powiedzmy, rok czasu, tylko zobaczyć i whatever. Rok tutaj posiedziałem, no i po czym wróciłem do Polski, poszedłem na studia, ale już te studia, jak już ktoś raz z tej Ameryki powąchał, to wiesz jak jest, że tam jest takie proste już sobie poradzić tam, nawet jak byli kumple i było wszystko fajnie i whatever. Także po pół roku, że tak powiem, po pierwszej sesji zdecydowałem się wrócić z powrotem. No i tak to się już toczy ponad 20 lat, także tak to już jest. No, życie, czas szybko mija. Ale że tak powiem, no kapela to jest coś i muzyka to jest coś, co trzyma nas, że tak powiem, wiecznie młodymi. I jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaka mnie osobiście się w życiu przydarzyła. I że tak powiem, no każdemu życzę czegoś takiego hobby, nie bo to musi być hobby, to musi być taka, wiesz, jakby wielka miłość, pasja. I wtedy dopiero rodzą się piękne rzeczy. Także no, nam się to przytrafiło i dalej to ciągniemy. No super, super. A teraz właśnie powiedz mi o swojej historii z muzyką, bo oczywiście coś kiedyś musiło ciebie właśnie zarazić, coś kiedyś musiało ci zaimponować i wrzucić się w ten wir muzyki. Prime Prophecy jest, że tak powiem, popraw mnie, jak się mylę, ale metalowym zespołem, gracie metal. Gramy ogólnie metal, ale wiesz co, no można to tak ogólnikowo powiedzieć, że jest to metal. Jest to metal, ale jest to metal z domieszką wielu różnych rzeczy. Teraz akurat trzecia płyta, to mogę zdradzić, będzie dużo syntów, będzie dużo symfonicznych rzeczy. To jest taki symphonic metal, tak można określić Prime Prophecy, okej? Trochę progresji w tym wszystkim jest tak samo. Także to jest bardziej, że tak powiem, urozmaicony metal. No to powiedz, od czego to się zaczęło? Jaki metal ciebie zaraził, żeby stworzyć swój metal? Powiem ci tak, gdyby mi ktoś powiedział, ja zawsze słucham metalu, całe moje życie,
Ale też słuchałem, nie ograniczałem się też metalu, słuchałem też poezji śpiewanej, słuchałem też Jacka Kaczmarskiego, słuchałem różnych stylów muzyki, oprócz oczywiście disco polo itp. Tego nigdy i nigdy nie będę. Nie obrażając nikogo oczywiście, ale tak, taka jest moja natura już. Natomiast wcześniej przyjeżdżając tutaj do Stanów, pierwsza kapela była bardziej rockowa. Okay? To była kapela, którą założyliśmy, kapela Prosto. Zaczęliśmy od w sumie szanty, bo troszeczkę tutaj z żeglarstwem miałem wspólnego na samym początku. A więc dużo śpiewałem szanty, folku, tego typu spraw. Ale tak mówię, z metalem, Kat, Teza, nie wiem, The Cure, The Cult, Sepultura, to są moje, że tak powiem, takie początki, których zawsze słuchałem i nadal słucham, oczywiście. Natomiast tutaj to się zaczęło w sumie niewinnie, bardzo niewinnie, od poezji śpiewanej, od szanty tak naprawdę i od występów przed ludźmi. Pierwsze w takim okrojonym składzie, pierwsze było solo, później jakieś tam duety, a się zaczęły z kilkoma przyjaciółmi. I mieliśmy okazję na dużej imprezie żeglarskiej, to było na USS Intrepid na Manhattanie, na West Highway, to była potężna polska impreza wtedy, praktycznie cały Intrepid był dla nas. I tam zagraliśmy pierwszy koncert z łapanki takiej totalnej, a spotkaliśmy się chyba tam w siedmiu, czy tam sześciu chłopa. A pograliśmy chyba 3 tygodnie próby i stwierdziliśmy, że zagramy tam akurat na potrzeb tej imprezy i zagraliśmy ten koncert. Był jaki był niezły, fajna była energia, ale stwierdziliśmy, że chcemy to chyba pociągnąć dalej, fajnie się bawiliśmy. No i tak się zaczęło granie z kapelą. Wtedy pierwsza kapela to było Prosto, tak się nazywała kapela. Zagraliśmy kilka ciekawych koncertów, graliśmy wtedy po polsku, nie mieliśmy żadnych kawałków po angielsku. A zresztą ja wtedy, za tamtych czasów, jeszcze nie byłem gotowy na pisanie, że tak powiem, kawałków po angielsku. Po czym troszeczkę zmienił się skład, doszło kilku, taki Piotrek Statkiewicz wtedy doszedł do kapeli, do Prosto i my z Piotkiem jakoś tak poczuliśmy, że tak powiem, chemię między sobą troszeczkę bardziej ambitną. I chcieliśmy dążyć ku już takiej muzyce bardziej ambitnej. No i tak, że tak powiem, powstało Prime Prophecy. A zostało nas dwóch, ponieważ reszta ekipy nie chciała grać cięższej muzyki wtedy. Więc zostaliśmy w dwójkę, no i po jakimś tam czasie doszło parę osób. No i tak powstało Prime Prophecy, ten pierwszy skład Prime Prophecy. I już po roku czasu tak naprawdę, czy po 2 latach istnienia w tym składzie, nagraliśmy pierwszy album. Także to był taki bardzo płodny okres. No, to super. Naprawdę, naprawdę dobra historia. I w sumie dobrze, że gadasz o tym Polonii, bo musimy do tego wrócić, bo na tym będzie polegało moje drugie pytanie. Ale zanim do tego dojdziemy, to posłuchamy teraz kawałku My Confession. To jest z nowego albumu, czy z pierwszego, drugiego? My Confession jest z nowego albumu, który wyjdzie. Wyszły 2 single w 2012 roku, My Confession i End of the Beginning, razem z klipem i z teledyskiem. I te kawałki promują najnowszy album, który miał się ukazać w 2020, ale żeby wybuchła pandemia, więc wstrzymaliśmy niestety wyjście albumu, ale coś od razu nie uciecze. Także na pewno wyjdzie niebawem. Okej, no to w takim razie posłuchajmy teraz Prime Prophecy kawałku My Confession. It's all
accusing so difficult to sin. Well, many times I've disobeyed the rules were given to me. Well, many times I refuse to see the truth. Well, many times I disobey what I want to do. So long to me from this place. I know I can afford a different way. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm waiting still for the sun to break. I told how difficult it is to change your life over 180 degrees. Oh, many more difficulties ahead of me. It's a reflection of my life, so it's a peak. The summit of my dreams. I want to warn you, try to lie. I know I can afford a different way. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm waiting still for the sun wave. Kawałek My Confession kapeli Prime Prophecy. Dla tych, co nas dopiero dołączają do nas, jest z nami głos Prime Prophecy. Właśnie słyszeliście Marcin Wilczek. Wel wilku. Wielki wilku. Człowieku, naprawdę masz potężny głos. Przed chwilą nam powiedziałeś, przed tym piosenką powiedziałeś nam krótką historię, jak powstało Prime Prophecy. Dzięki w sumie dzięki szantom i dobrego wsparcia Polonii. Ale teraz muszę ciebie się zapytać, bo wspomniałeś o tym i jesteście zespołem w sumie polonijnym, dużo ludzi was zna. A mówiłeś wcześniej, że graliście po polsku i śpiewaliście po polsku. To powiedz mi, odpowiedz mi pytanie. Dlaczego zdecydowaliście, żeby zacząć nagrywać już, no już macie teraz, już sam powiedziałeś, 3 albumy. Co zaczęło myśl, żeby zacząć śpiewać po angielsku? Wiesz co, no będąc tutaj w Stanach, no wiesz, graliśmy dla Polonii, byliśmy skazani tylko i wyłącznie na Polonię tak naprawdę. Oczywiście nie, wiesz, nie, there's nothing wrong with it, my bardzo lubimy grać dla Polonii i za każdym razem jak gramy koncert, czy to bezpośrednio dla Polonii, czy też przed kimś, przed jakąś polską gwiazdą dla Polonii. No energia jest świetna i to są naprawdę fajne, niesamowite momenty.
Jednakże no, mieszkając tutaj, już zadamawiając się tutaj, no i praktycznie no, Polska będzie zawsze naszą ojczyzną, ale Stany są taką drugą ojczyzną, nie oszukujmy się, mieszkając tutaj 20 lat. No, chcieliśmy spróbować zagrać coś po angielsku. Był jeden pierwszy numer, jaki był, to był kawałek z pierwszej płyty Beloved. Był kawałek, w którym praktycznie wszystko się zaczęło. I zagraliśmy gdzieś ten numer, pamiętam, grając polskie numery, zagraliśmy ten numer po angielsku pierwszy, bardzo bojaźliwie, jak to będzie odebrane itp. itp. I pamiętam, że podeszło do nas kilka, to była jakaś polonijna impreza w dalszym ciągu, ale pamiętam, że podeszło do nas kilka osób anglojęzycznych i którym się to bardzo spodobało i oni tak naprawdę zachęciło nas do tego właśnie odbiór ludzi, odbiór Amerykanów. Myśmy się troszkę wstydzili tego, bo wiadomo, mieliśmy akcent wtedy i różnie to bywało i to i tamto, i to człowiek miał takie jakieś kompleksy. I właśnie kilka osób nam to powiedziało, później z biegiem czasu to już w ogóle ludzie mówili zapomnik, w ogóle kto tu nie ma tak naprawdę akcentu, szczególnie w Nowym Jorku czy gdzieś tam, to jest normalne, wszyscy to wiedzą. I stwierdziliśmy, że nie, spróbujmy zrobić to po angielsku. Ja na początku te teksty były takie, jakie były, tam te pierwsze dwa czy trzy, chociaż są, ja w sumie jestem do dzisiaj dumny z nich. Że są jakie są, nie są jakieś tam bardzo skomplikowane, ale z czasem to całkowicie poszło w dobrym kierunku. Zaczęliśmy tak naprawdę w 90% grać tylko i wyłącznie w amerykańskich miejscach, w amerykańskich klubach i to w dobrych klubach, w Webster Hall na przykład. Zamknęliśmy Trash Bar, no Trash Bar i CBGB's to były dwie takie knajpy w Nowym Jorku kultowe na maksa. Więc CBGB's, no w CBGB's nie było nam dane zagrać niestety, bo zamknęło się przed czasem, jak Frank Professor powstało, ale zamknęliśmy Trash Bar, zostaliśmy zaproszeni jako ostatnia kapela, żeby zagrać w Trash Bar, to był duży, że tak powiem, duże wydarzenie. Więc no mamy kilka ciekawych epizodów już, między innymi zajęcie trzeciego miejsca właśnie na Emergenza Festival, gdzie tą główną nagrodą był festiwal w Niemczech, duży trzydniowy, a wtedy akurat nie udało nam się wygrać tego, no, różne to były sytuacje, ale no, graliśmy naprawdę masę koncertów dla, począwszy od, nie wiem, 20 osób, kończywszy na już, wiesz, dużej, naprawdę dużej liczbie osób. I tak to się potoczyło. No. Jeszcze kończąc ten wątek anglojęzyczny. Tak. No, mieszkając tutaj po prostu trzeba, wydaje mi się, że chcąc coś osiągnąć, przynajmniej tutaj, no musisz, że tak powiem, śpiewać po angielsku i próbować jak w jakimś tam stopniu zdobyć tą publikę angielską. I tutaj to się tylko nie opiera na publice angielskiej, bo to są, jest bardzo duże, mamy bardzo dużo followers wśród Hiszpanów. Jest bardzo duża rzesza metalowa hiszpańska, która followuje nas. Jest trochę, nie wiem, Rosjan, jest bardzo dużo Polaków, jest dużo Amerykanów. I co jest fajne, jak gramy w takiej w takiej knajpie gdzieś, gdzie to jest knajpa i są tacy naprawdę wymagająca klientela motorowa, ludzie wychowani na Led Zeppelin, na tutaj na The Doorsach, na whatever. I to są ludzie naprawdę, że tak powiem, tak zwani rednecks, okej? Oni są wymagający bardzo. I że tak powiem, na samym początku, jak w takich knajpach graliśmy, to się trochę obawialiśmy na zasadzie, jak my zostaniemy przyjęci i to i tamto. Byliśmy przyjęci bardzo ciepło i szczerze ci powiedziawszy, przez te 15 lat istnienia kapeli, czy 16 na dzień dzisiejszy, jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z kimś, kto przyszedłby anglojęzyczny i powiedział OK, you guys sucks, whatever, na tej zasadzie. Każdy raczej widzi w tym coś innego, bo my gramy taką troszeczkę tą muzykę progresywno, symfoniczno, melancholijno, metalową, o tak można określić, także coś w tym jest. Jest dużo do zastanowienia, teksty staramy się pisać głębokie, muzyka pasująca do tekstów, teksty muszą być uniwersalne, nie utupię marynie za przeproszeniem, tylko uniwersalny tekst, który sobie każdy może przedstawić i przedłożyć na własne życie, na własne potrzeby, a no myślę, że może, nie wiem, czy wychodzi nam to, może wychodzi, myślę, że wychodzi, nie wiem, to już nie oceniać. No po przesłuchaniu, słuchałem waszych kilku kawałków kilka razy, ale dzisiaj właśnie przesłuchałem większość właśnie Dark Symphony i tym podobne. I no muszę powiedzieć, że no to właśnie te wasze kawałki są właśnie nie że wizualnie piękne, muszę powiedzieć, bo macie teledyski, też macie świetne, nie wiem kto wam to je nagrywa, ale
ci teraz słuchają, jeśli macie okazję. Krzysia Bućkę znasz na pewno, nie wiem, czy nie znasz. No nie. Krzysia Bućka nie znasz. Krzysia Bućka nie znam, to może no to Krzysiu jest inżynierem dźwięku i on mnie tak samo kręci teledyski. W sumie teledyski dla Prime Privacy kręcimy wspólnie. A także Krzysiu kamera i trochę dyrekcjonuje, trochę ja dyrektoruję i tak wychodzi. No to pozdrawiamy Krzyśka i tak mówię, obczajcie na YouTube, bo tego teledyski Prime Privacy też są z muzyką są świetne, normalnie piękne. Piękna jest taka śliwka na torcie. A już skoro właśnie mówimy o miejscach, gdzie graliście, no kilka tam przeczytałem, mówiliście, że gracie w Nowym Jorku, gracie w okolicach. Czy coś ominąłem? Czy graliście gdzieś, o czym nie wiem, czy odwiedziliście jakieś właśnie dziwne zakątki? Jaka była wasza najciekawsza przygoda gdzieś tam w Ameryce? Wiesz co, no chyba najciekawsza przygoda w Ameryce to była na, nie wiem, w Chicago kilka razy byliśmy. A graliśmy między innymi Juvenalia trzydniowe, koncert, to był chyba najbardziej dziwny koncert na świecie, gdzie pojechaliśmy na koncert, w sumie jako taka główna gwiazda, wtedy tak samo była apteka z nami, polska kapela, tam Jasiu Sokołowski. Mhm. Był tak samo z nami, z Tomkiem Unratem, z Blendersów z Polski, Jasiu z apteki oczywiście. I oni tutaj projekt taki zrobili, pojechaliśmy wspólnie właśnie na dwie kapele. No i tak na tym się skończyło, że tak żeśmy rządzili, że jedna kapela zdążyła zagrać, my nie zagraliśmy, bo ja straciłem głos, nie mogłem słowa powiedzieć. Więc było ciekawie, puściliśmy z płyty kilka kawałków, bo się tam ludzie zaczęli troszeczkę wkurzać. Ale najciekawsze jest to, że w momencie, kiedy my mieliśmy zagrać, bo my już mieliśmy to zagrać, ja z tym chrypą miałem wyjść i whatever, bo tyle jechaliśmy i ludzie tam chcieli, żebyśmy zagrali. I w tym momencie, nie wiem, czy ktoś to zrobił specjalnie, wyłączył korki czy whatever, ale wyłączyli prąd, okej? Okay? Na scenie scena, bo zrobiła się ciemna, czarna, ja się przeżywam, dziękuję ci Panie Boże, że to się stało. I udało nam się, no, nie zagraliśmy tego koncertu wtedy. Ale no to był taki ciekawy bardzo, będziemy to wspominać chyba długo, bo to była trzydniowa impreza taka ciekawa, plenerowa. Wow, to naprawdę to z nieba ci to spadło. A już skoro właśnie o tych mowach, to właśnie przejdźmy do następnego kawałka i jak wspomniałem, posłuchamy teraz Dark Symphony i po przesłuchaniu pogadamy o tym. Took me away, and above my head old stars are falling down extremely at the end. The chain reaction starts between men, yeah. Whatever happens to us, no escape, no future, no delay. Friends or sloth, indestructible, simple things, unremarkable, dark and light. This voice will never die. Kick, crack, drop, tree,
I'm invisible, but you know certainly, cause you lie. No matter if you're crying, no matter how hard you climb, no matter if your dream is moving different way, believe in those who are trying, but don't you ever lose yourself. To był kawałek Dark Symphony zespołu Brian Prophecy. Z nami jest Marcin Wilczek i człowieku, muszę ci powiedzieć, jak pierwszy raz słuchałem tej piosenki, no, iść metalowy kawałek, jak doszedł ten kawałek z pianem, ten taki bluesowo-jazzowy kawałek, tak mi to wzięło, tak, o Boże, skąd to przyszło, ale to tak pasuje. I później wróciliście z tym metalem i to, kurde, tak dobrze wszystko właśnie się zbalansowało. Skąd pomysł to piano? A wiesz co, to był, mieliśmy takiego kumpla, robiliśmy sobie jaja z niego zawsze, nasz kumpla, był w kapeli od samego początku, w sumie w pierwszym składzie Prime Prophecy, Marek Gielgosson, teraz w Polsce jest, pozdrawiamy Marka, jego rodzinkę, a urodziło mu się dziecko niedawno. I on miał ksywkę filozof, okej, okay? On bardzo lubił jazz. I z tego to chyba powstało, że tak chcieliśmy coś wkomponować jazzowego, bo każdy miał jakąś tam swoją duszę w kapeli i każdy coś tam wkładał.
a w sumie każdy z nas opiera wszystko na metalu, ale każdy ma jakieś tam swoje inne hobby i zainteresowania muzyczne też i to było bardziej właśnie pod Marka, tak zrobiliśmy ten jazz. A no i zajebiście wyszło, tak z innej całkowicie bajki. Na koncertach to fajnie też wygląda, na żywo, z racji na to, że tam gramy na kotłach, na... I to tak, taki no ciekawy to brzmi, ludzie myślą, że to już koniec kawałka, a nagle bum, coś innego, także taki dobry przerywnik. No bardzo dobrze to wyszło, naprawdę mało takich właśnie metalowych kawałków ja znam, żeby ktoś walnął tam piano i taki jazz. Więc naprawdę bardzo ciekawe, bardzo eksperymentalnie i bardzo pozytywnie ten eksperyment wyszedł. No super, cieszę się, podoba się. No a dobra, to wracając do pytań właśnie, muszę się zapytać, bo postanowiłem się pytać każdej kapeli. W sumie już trochę mi o tym powiedziałeś, ale jesteście kapelą polonijną. Powiedziałeś już kawałek historii, jak to było właśnie dorastać z tym zespołem i właśnie ewoluować poprzez zmianę z jednego zespołu na drugi, odkąd skończyliście nagrywać po polsku, na angielski. Ale powiedz mi o tym, jak już od 16 lat, jak powiedziałeś, jakie są właśnie zalety bycia kapelą polonijną, a jakie są zmagania byciem polskim zespołem w Ameryce? Bo tak sam powiedziałeś, oczywiście korona wszystkim poprzeszkadzała i wiesz, mało ludzi to oglądało, ale fakt na tym w Polonii trzeba też powiedzieć, że no, z tego co mi wiadomo, Polonia w USA no, maleje, więc Polaków jest coraz mniej, ale no powiedz, tak? No, nie ma już tego zainteresowania aż takiego, chociaż jak się pojedziesz na jakieś tam festiwale, które są organizowane, przynajmniej wobec teraz niedawno zaczęły się organizować, wróciły te festiwale po koronie, no to jest tej Polonii trochę, jednak przyjeżdża trochę tych ludzi. Ale tak jak ci mówię, no w dalszym ciągu, okej, okay, zalety. No zalety są takie, że grając koncerty dla Polonii, szczególnie dla Polonii, no sam wiesz, jesteś Polakiem, wiesz jak Polonia potrafi unieść, okej? Okay? Na zasadzie ten energia jest niesamowita na tego typu koncertach, ponieważ no Polacy umieją się bawić i jeszcze jak masz z nimi kontakt sceniczny, a nawiążesz ten kontakt i ludzie to po prostu złapią tą energię, no to jest to niezapomniane. To szczerze ci powiedziawszy, graliśmy trochę wiele koncertów fajnych, gdzie mówię o niepolonijnych koncertach, ale jednak te takie, wiesz, te takie wspomnienia główne to mamy, wiesz, z tą energią polską, no człowiek może inaczej na to patrzy, bo jestem Polakiem, chociaż nie wszyscy w kapeli jesteśmy Polakami, dlatego nie jesteśmy do końca polonijną kapelą, już kiedyś byliśmy, a na dzień dzisiejszy jest jeden rodzynek, włoski akcent Valerio, który doszedł do nas tam w 2013 roku, a właśnie za, no znaczy w sumie za Kubę. To są zalety grania, że tak powiem, dla Polonii, okej? Okay? Zawsze jesteśmy more than happy, jak możemy zagrać dla Polonii. Ale są też wady grania dla Polonii, gdyż jeżeli będziesz po prostu tylko zamkniesz się w tym świecie polonijnym, żyjąc w Stanach, to tak jak powiedziałem wcześniej, no to praktycznie jesteś skazany na granie cały czas dla tych samych ludzi, no bo nie oszukujmy się, nawet jeżeli przyjeżdżają tutaj kapele, gwiazdy polskie, one grają zazwyczaj w jednych miejscach, w jednych i tych samych miejscach i no 70-80% publiki, która przychodzi na te koncerty, to praktycznie jedna i ta sama publika cały czas, okay, na tej zasadzie, więc patrząc na to z perspektywy rozwoju kapeli, tak, owszem, jest to jakiś rozwój, ale no nie można się tylko po prostu w tym zamykać, no i my po prostu się nie zamykamy w tym racji na to, że chcemy i grać tutaj i też chcemy się rozwijać na rynku ogólnie światowym, bo powiem ci szczerze, nie wiem czy jest to śmieszne trochę, ale najwięcej hits jako takich, bo teraz wiadomo, wszystko jest digital, już nie ma płyt, nie ma tego, ktoś tam jeżeli wydaje płytę, to tylko dlatego, żeby, nie wiem, sentymentu chyba na dzień dzisiejszy, bardziej winile się wydaje niż jakieś tam CDs. Ale byle wiele najwięcej hit na dzień dzisiejszy mamy w Turcji, okay? Gdzie nigdy nie byliśmy, okay? Nie wiem czym to jest spowodowane, czy może tym, nie wiem, tureckim dagerem, który mamy na teledysku, jednym z teledysków, nie wiem czy to jest spowodowane, ale Turcja jest na pierwszym miejscu. Później są Chiny, jest gdzieś Norwegia, jest trochę Wielkiej Brytanii, jest po całym świecie, szczerze ci powiedziawszy, jest tego, bo masz, wiesz, możesz to oglądać, ile masz hit, w jakim czasie, w jakim tym. Więc jest to fajne, powiem ci, że fajne z racji na to, że jednak angielski jest tym uniwersalnym językiem światowym
No i wiesz, śpiewając po angielsku, możesz utożsamić praktycznie osobę czy z Rosji, czy z Uralu, czy wherever, gdziekolwiek internet tylko dosięga. Także to jest super. No, będąc tylko i wyłącznie i śpiewając po polsku, no jesteś skazany tylko i wyłącznie na, że tak powiem, Polskę i Polonię na tej zasadzie. Więc, więc trochę tego, trochę tego. No mamy, muszę zdradzić rąbka tajemnicy, że na nowej płycie, na trzecim albumie, który będzie miał nazwę, mogę już to zdradzić, bo już powiedziałem kilka razy to, Borders of Infinity też ma enigmatyczną nazwę, że tak powiem, Borders of Infinity. Paradoks taki troszeczkę. Będzie kawałek po polsku. Okej, więc to jest coś, to jest taka nowość właśnie, puenta, powiedzmy, połączenia utworów angielskich z polskim i wydajemy ją normalnie, ten utwór po polsku będzie na oficjalnej płycie wydanej worldwide, także chcemy podkreślić tę polskość i jeden ten bonus kapuzję z utworów będzie po polsku na płycie. Naprawdę super, ale człowieku, w Turcji? Znaczy wiem, że to się nazywa, już tam sam się dziwię dla siebie, ale... No w szoku byliśmy. No, no rozumiem, ale no w sumie no, nasze radio, Radio Underground, to w sumie jak mówiłem wcześniej, nadajemy z Londynu, ale słuchacze są wszędzie, tak samo... Tak, jak najbardziej. Mamy ten, jest bardzo dobrze znana ekipa z Danii, to cały czas słuchają. Ja sam słucham z Ameryki, ile wlezie, i tak, też jest taki właśnie te 6 godzin różnicy, ale jesteśmy zewsząd. I tak samo jak, wiesz, jak Jurek Owsiak nadaje Wielką Orkiestrę, to kurczę, polecą w sumie wszędzie. A dokładnie. Więc... Dokładnie. No na dzień dzisiejszy internet jest takim medium, że wiesz, przenośnikiem, że praktycznie wszędzie może zaistnieć, jeżeli masz coś do powiedzenia na tej zasadzie. Ostry power. No dobra, Marcin, naprawdę wielkie dzięki za twój czas. Mamy już, to się nazywa Prime Prophecy, jest wielkim zespołem z Brooklynu w mieście Nowy Jork. Jeżeli macie kiedyś opcję przyjechać do Nowego Jorku, na pewno że się możecie zaczepić na jakiś właśnie koncert. A zanim się pożegnamy, co dalej? No, teraz sam powiedziałeś, zdradziłeś nam, że Borders of Infinity nadchodzi, a już po tym koronicznym chaosie, jakieś plany na koncerty, coś nadchodzi? Powiem ci tak, płyta jako taka miała w 2012 roku, to było nasze, w 2020 roku, to było nasze 15-lecie istnienia i wtedy mieliśmy jechać, szczerze, teraz mogę to powiedzieć, mieliśmy jechać do Polski, mieliśmy zagrać na dobrym festiwalu i przy okazji, nie będę zdradzał jakim, bo to może nie chcę, ale mieliśmy zagrać na dobrym festiwalu i mieliśmy zagrać kilka dobrych koncertów, między innymi w Krakowie, w Gdańsku, a w kilku dobrych miejscach. Nie wypaliło to niestety, wszystko spaliło na panewce z racji na, wiadomo, na pandemię. I nie zdecydowaliśmy się też wydać płyty, która już w sumie była wtedy gotowa, więc na dzień dzisiejszy, w tym roku też nie zdecydowaliśmy się wydać płyty, ponieważ tak naprawdę właśnie tutaj do tej sedna nie można było grać koncertów. A więc dla nas najważniejsze są koncerty. W momencie, kiedy wydajemy płytę, automatycznie chcemy mieć jakąś trasę, chcemy grać koncerty i pokazywać, promować tę płytę. Więc zobaczymy, co przyniesie przyszły rok i jeżeli wszystko będzie dobrze i będzie w końcu to otwarte i pandemia zniknie, w przyszłym roku Borders of Infinity się ukaże. I nasze plany są takie, że no, na pewno się nie poddajemy i jedziemy z koksem i będziemy grać koncerty. Na pewno szukajcie nas na koncertach i dużo będzie o nas słychać, ponieważ płyta Borders of Infinity będzie tą płytą przełomową, tak mi się wydaje, ponieważ jest tam kupa dobrego materiału, naprawdę świetny materiał, którym się można, myślę, że możemy się już poszczycić. No pieściliśmy tę płytę przez prawie 9 lat, rozumiesz, to jest 9 lat ciężkiej pracy, progresu takiego i to będzie muzyka bardzo ambitna, progresywna, także tutaj tak samo ukłony do chłopaków, że się nie poddali, że tak powiem, bo oczywiście każdy tutaj z muzyki nie żyje, tylko każdy jakieś tam ma swoje życie, rozterki, dzieci, whatever, już wiele osób, wiele kafel tak naprawdę pochłonęła ta codzienność. Myśmy się nie poddali i tutaj podziękowania dla chłopaków, dla Piotrka Stawkiewicza, z którym założyłem tą kapelę, a dla Darka Pakuły, gitarzysty, dla Tomka Wtorka, klawiszowca, dla Valeria Celentano, basisty, Krzyśka Niewiarowskiego, perkusisty, ponieważ wiesz, no jest, dla mnie to jest privilege grać z nimi i mam nadzieję, że to jeszcze pójdzie dalej i jeszcze o Prime Prophecy, że tak powiem, usłyszą, nie wiem, gdzieś tam w Kazachstanie gra. Na pewno, człowieku, naprawdę. Słuchając was i słuchając, jakie macie sukcesy, to znają życie, no macie rozmach, macie ostry rozmach. To jeszcze raz, Marcin, naprawdę wielkie dzięki za twój czas. Prime Prophecy, ludzie, kapela z Bostonu, z Nowego Jorku, z Brooklynu. Śledźcie ich, bo są na Facebooku, na YouTubie, na Spotify.
i innych serwisach muzycznych. To, ja mam na imię Miraz. To był odcinek 600 Wolności. Był z nami głos Prime Prophecy, Marcin Wilczak. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i mam nadzieję do zobaczenia na koncertach. Mam nadzieję. Zapraszam na tydzień, a na koniec Prime Prophecy i utwór End of the Beginning. Posłuchajmy i na razie. Who are we?